Mój Bóg mnie opuścił. Słyszysz? Słyszysz? Porzucił mnie jak jakieś śmierdzące ścierwo, jak starą szmatę. Nie ma. Nie ma go, nie ma... Nigdzie go tutaj nie ma. Nie ma, zobacz, 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 jestem sam. Widzisz? Jestem sam pośrodku... Pośrodku niczego. Nie wiem, nie znam tego miejsca. Ono jest jakieś przerażające. Nie wiem, ale coś mnie może rozszarpać przecież. Ja nie potrafię się obronić. Nie potrafię się obronić bez mojego Boga. A on mnie opuścił. Porzucił. Porzucił. Cały się trzęsę. Nogi mi się trzęsą. Cały się trzęsę. Nie wiem, co mam robić. Co? Pewnie, że krzyczałem. Krzyczałem z całych sił. Nie odwrócił się. Nie. Widziałem jego plecy. Dlaczego on mnie porzucił? Dlaczego mój Bóg mnie porzucił? To on wsiadł do swojego huczącego rydwanu i odpłynął. Odpłynął. Nie ma go tu. Pewnie. Co mi mówisz? Pewnie. Biegłem za nim. Biegłem z całych sił. Wywróciłem się. Skręciłem nogę. Ale biegłem dalej. Biegłem. Krzyczałem. Ale w końcu zabrakło mi oddechu. Upadłem. Nie wiem, co się stało. Podniosłem się, biegłem dalej, upadłem. A kiedy się podniosłem, już go nie było. Nie było mojego Boga. Porzucił mnie jak jakieś ścierwo. A przecież ja zawsze byłem posłuszny. Spełniałem jego wolę. No może czasami tak troszeczkę, ale to jeszcze nie jest powód. To jeszcze nie jest powód. Musiałem coś zrobić takiego. Musiałem coś zrobić strasznego. Nie wiem co. Musiałem zrobić coś strasznego. Dlatego mnie opuścił. Dlatego mnie porzucił. I co ja mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Czy mam go szukać? Może on mnie potrzebuje? Będę go szukał. Tak, pójdę go... Ale skoro mnie porzucił, znaczy mnie nie potrzebuje. Może poczekam. Może poczekam tutaj. Może wróci. Może wróci, może ulituje się w swoim wielkim miłosierdziu i wróci po mnie. Szukać? Czy czekać? Nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Może położę się tu. Może wróci. Jestem głodny. Głodny jestem. Nie chcę jeść. Jestem głodny miłości mojego Boga. Jestem głodny Jego obecności. Nie ma go. Nie ma. Zobacz, nigdzie go nie ma. Może wróci. Położę się. Położę się, odpocznę chwilę. Może jak otworzę oczy, to wszystko znowu będzie tak jak dawniej. Może otworzę oczy i on tutaj będzie. A może coś mnie rozszarpie. Oby mnie coś rozszarpało. Ja nie wytrzymam. Nie, po prostu nie wytrzymam bez niego. Nie wiem. Witaj. Dzień dobry. To, o czym mówiłem, nie dotyczy mnie. Pozwoliłem sobie na małe przedstawienie, żeby uświadomić ci, chociaż w części, co czuje porzucony pies. Zbliża się sezon wyjazdów, zbliżają się wakacje. Niestety jest to sezon, w którym często ludzie porzucają psy. Wierzę, że ty tego nigdy nie zrobisz, ale wierzę, nie wiem jak, w jakiś sposób może postarasz się wpłynąć na innych, żeby tego nie robili. Ludzie wyjeżdżają, zostawiają psy, porzucają je gdzieś pod miastem, w lesie. Ten pies naprawdę jest przerażony, naprawdę nie wie, co się stało, naprawdę jest w wielkiej rozpaczy. Pies to nie jest rzecz. To, że jest zwierzęciem, nie znaczy, że czuje mniej. Czuje nawet bardziej. Czuje mocniej. Nie wolno psu czegoś takiego zrobić. Wiesz, kiedyś mieszkałem jeszcze jako dziecko
na obrzeżach Warszawy, pod miastem pełno tam było lasków, na tyle blisko miasta, żeby tam się szybko dojechało samochodem, na tyle daleko, żeby taki pies nie potrafił wrócić. W lecie to był sezon porzuconych psów. Jeden, co tydzień, co dwa, nowy pies w okolicy. Psy w watahach, w tabunach, wtedy jest im lepiej. Często samotne, zrozpaczone. Moi rodzice na szczęście byli w miarę normalnymi ludźmi. Brali niektóre z tych psów, ale nie da się wziąć wszystkich. W szczytowym okresie u nas w domu były 3 psy i 2 koty. Wszystkie porzucone. Porzucone przez właścicieli. Z czasem bardzo powoli przyzwyczajały się do nas, do nowych właścicieli. Dla psa zawsze ten pierwszy właściciel będzie jego panem, jego bogiem, wszystkim dla niego. Porzucają ludzie psy nie tylko ze względu na wakacje, rodzi się dziecko. Oj, pies to brud, pies to nieporządek, dziecko się czymś zarazi, jakieś robactwo, jakieś coś nieprawda. Nieprawda. Większością chorób nie można się od psa zarazić. Takie dziecko wychowujące się z psami, zresztą ja też wychowywałem się z psami, tarzałem się z nimi po podłodze. Ukradkiem, kiedy rodzice nie widzieli, wyżerałem jedzenie z misek. Nie jestem chory, nie zalazło na mnie żadne robactwo, wręcz przeciwnie. Jestem dużo bardziej odporny na choroby, na różne infekcje, może właśnie dlatego, że te psy zadziałały na mnie jako szczepionka. Jedyne, czym się zaraziłem od tych psów, to poczuciem odpowiedzialności. Pies ma wielkie poczucie odpowiedzialności. Zaraziłem się od nich tym spojrzeniem na świat. Umiem patrzeć na świat, no może tu sobie trochę pochlebiam, nie bardzo umiem patrzeć na świat oczami psa, ale prawie że tak jak pies. Więc to, że wyjeżdżasz na wakacje, nie znaczy, że możesz porzucić psa. Można spędzić fantastyczne wakacje razem z psem. Dzieci z psami wychowują się równie dobrze, jeszcze lepiej niż bez zwierząt. Pamiętaj, pies nie jest przedmiotem. To nie jest zabawka. Jak ci mówiłem na którymś z moich poprzednich filmów, jeżeli bierzesz psa, przyjmujesz na siebie wielką odpowiedzialność. Przyjmujesz nowego członka rodziny. Według niego przyjmujesz go do swojego stada, do swojej watahy i on z czasem nie potrafi sobie bez ciebie poradzić. Daje ci swoją pełną miłość, daje ci swoje pełne przywiązanie. Jest gotów bronić cię aż do utraty życia. Jest od ciebie zależny. Całkowicie zależny psychicznie. Nawet jeżeli to jest pies niegrzeczny, nieposłuszny, czasami to pamiętaj, że to chyba kwestia twojego niewłaściwego podejścia do niego. Natomiast on bez ciebie nie potrafi. Nie porzucaj go. To jest bardzo ważne. Rozejrzyj się wokół. Nie wiem co, wiesz tutaj, nie wiem o co cię prosić. Ale staraj się może rozpropagować dalej tą ideę, staraj się rozmawiać o tym z ludźmi. Może dzięki temu uda nam się powstrzymać te porzucania psów. Jeżeli uratujemy jednego psa, to już jest coś. A może uda się więcej? Dziękuję ci za dzisiejszy czas. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów, gdzie znajdziesz wiele ciekawych tematów, wiele porad. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Zapraszam i dziękuję za dziś. Do zobaczenia.